zastrzeżonego w sprawie zamierzenia i dodatkowych decyzyjnych poprzez K2 Miejskiej 78 w Krakowie. I to również Państwa, że na tej chwili jest to w Komisji Planowania Przestrzennego, nie ma opinii zarządu. Prosiłbym, żeby więcej, jeżeli mamy robić, to musiałby być wcześniej tej komisji robione, żeby nie robić przed samą sesją, bo komisja się skończyła na sesji, bo tam jest 15 po i potem już wszyscy czekamy, bo już pół godziny opóźniła się sesja, bo wtedy nie ma, no nie ma możliwości, że przynajmniej na sprawę mówić. Nie jest to tak. Proszę bardzo. Znaczy ja to tak tylko dodam, dzisiaj odbywaliśmy żołnierską, która tonęła w trakcie w ostatniej chwili. Na wcześniejsze posiedzenie była gniewana Kalwarecka, ale nie mieliśmy tego posiedzenia. Ale przez to tak, to tak, nie było, ponieważ ja się na komisji, jeśli mogę coś rozpowiedzieć, to nie byłem, bo nie dolekałem z powodu wydarzenia. Ale nie dotarł projekt do tego. Tak, Kalwarek, wiceprzewodniczący, który przeprowadził, przepraszam. Przynajmniej zginowałem też, także to okej, no. Nie, normalnie wszystko zostało. Czyli szukamy winy, mówimy o sprawie. Ale ja rozumiem, że przecież zarząd przyjmuje i dekretuje te pisma do komisji. Ma świadomość, że taki wniosek jest. No tak, ale nie wiem, jaka jest opinia komisji. Ale sami Państwo możecie się do tego zastosować, niezależnie od komisji. Tak. Ale posiłkuję, rozumiem, że opiniujemy drugi, opiniujemy również to, co komisja, żeby zająć stanowisko w sprawie. Komisja zaopiniowała, że... Teraz było. Dobra, ja może... Proszę. Takie pytanie, a nie dałoby się tak... Cztery razy próbowałem do pana Bolka dzwonić, nie udało mi się dodzwonić. Ja mam informację taką, że to jest okręg pana Wrocława. Powiem krótko, spójnił się pan dzisiaj na komisję swoją, bo ja byłem cały czas na terenie rady. Można mnie było poprosić, żeby komisja była 13 kawałka. Głos na przewodniczący komisji referuje w tej chwili. Referuje sprawę, ale nie mam przewodniczącego komisji, nie było na komisji. Poproszę o udzielenie głosu. No proszę. Ponieważ prowadził spotkanie pana tam, i sprawdziliśmy to. Pan przewodniczący raczył dekretować to do pana Markiewicza. I sprawdziliśmy. Więc myśmy też sprawdzili, że dekretacja jest u pana Markiewicza w teczce, więc zarzuty, że radny z Ukrainy nie został poinformowany, myślę, są bez nas. A komisja była wypisana na nas. Będzie dzisiejszy po zapoznaniu się z tym dokumentem najeleuje i to, co mieszkańcy mówią, uważam, że opinia pójdę po proszę bardzo, panie Basiu, jak przewodniczący, komisja odbywała to pozytywnie bez uwag. Ja mogę dać Państwu, podejrzewam, wiecie, w którym to jest miejscu, bo była już WZK, wniosek WZK nieco ponad rok temu. Wtedy była inwestycja, natomiast ta inwestycja się różni trochę parametrami, jeśli chodzi o wysokości zabudowy, wyglądem elewacji prądowej. No jeśli mogę bardzo proszę, mamy jakieś pisane. Tak, znaczy to jest aktualne, to jak to wygląda. W tym miejscu, żeby Państwo, jeżeli ktoś nie pamięta, gdzie to jest. To jest po prawej stronie, ten budynek, po prawej stronie jest 78. I teraz tak. Tutaj jest tekstylny, zdaje się, sklep, tak? I teraz tak, to była stara wózeczka, to była elewacja frontowa, to tylnia budynku głównego, natomiast to była frontowa, natomiast tu sobie teraz otworzę, tak wygląda na mojej wózeczce, więc jest nowy wygląd zupełnie odmienny. Natomiast jeżeli chodzi o parametry, to w starym wariancie było do kalenicy 17 metrów 30 cm, w nowym jest 16, do kapu było 15,2, w nowym jest 11,5, więc tutaj jest dość istotna różnica. Jak to się będzie mieć do tych sąsiednich budynków? Proszę? A z tyłu co tam jest? Ale do czego on jest? Jeżeli chodzi o wierzenie, żeby zacząć, wysokość do sąsiadujących budynków. Równają do tego budynku żółtego. Do tego tamtego dalej. Ale to chłopcy jest między tym. Po drugiej stronie też podobnie, bo się zabudowuje. Po drugiej stronie. Nie wiem.
natomiast dalej nie mam zdjęć w tym momencie, wydarzę ciosy. No. Mam, może być jeszcze, nie wiem jakie tu mam zdjęcia, o, to jest druga strona. O, to jest po drugiej stronie, bo jest. To jest bardzo ładnie. To będzie bardzo ładnie. Tak samo ma być taka sama wysokość budynku, jak tego tutaj pan prezydent sami widział. 4 piętra w związku. A jak jest parkingami? Parkingami jak jest? Podziemne parkingi. Prosił, żeby skończył pan Stycki referować jako przewodniczący komisji i potem otworzy dyskusję. Jak uznany jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o powierzchnię użytkową. Nowy wariant jest 938, prawie 939 metrów kwadratowych, w starym było 2200, bo tam no, inne było, była skala w ogóle. W nowym jest tylko nadbudowa budynku frontowego o jedną kondygnację, czy oficy na odwie. Tam w starym był budynek plombowy, była zabudowa podwórka, no to już sobie nasze wyglądało to. Ta budzewka. Mamy 5 kondygnacji, to się już tak wydarzyło. Zgodnie z tym, co wierzysz. No i w zasadzie to tyle z mojej strony. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Pani Barbara. Proszę Państwa, ponieważ są w opracowaniu projekty miejscowe i ulica Karwaryjska, jak w ogóle Stare Podwórze, podlega ochronie konserwatorskiej. I podstawowym wytycznym w tych projektach jest zakaz realizacji luka. Bo to jest szaleństwo. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Krakowie. Takie brzydactwa robią. O, i między innymi to. Tym bardziej, że oni już nadbudowują jedną kondygnację i do tego wstawiają te lukarnie. Więc uważam, że powinno się jednak respektować wytyczne, chociaż konserwatora zabytków, chociaż jeszcze ten plan nie obowiązuje, ale on jest mocno zaawansowany. I naprawdę Kraków jest zaśmiecany tymi lukarnami. Tak, panie Meszu? Tak. Pan Jacek Budasz. Nie wiem, czy orientuje, jaki plan zagospodarowania przestrzennego, który tam powstaje, umożliwia zabudowę takiej wysokości. Może by nie było tak, że umożliwia zabudowę jeszcze wyższą niż... Ale nie, no też panowa. Ja nie zapowiadam, bo u mnie przed blokiem chcieli postawić 25-metrowy plan i musieli zgłosić uwagę, więc jeżeli nikt nie zgłosił uwag do tego, a mogło tak się stać, to możemy mieć tam w planie naprawdę no, niefajne rzeczy. Ale proszę, odnośnie planu chciałem powiedzieć, że odbyło się spotkanie, na którym byliśmy zaproszeni, byli wszyscy. Ja można powiedzieć, że widzicie panie, żebyśmy mieli wiedzę, jaka jest. Że nie można budować. Ale do jakiej wysokości tam jest konkretnie? Tylko sąsiadujące budynki. Proszę Państwa, wcale nie jest powiedziane, że musi się różne gabaryty i dokonywać do 4 tam wyprzedzających kamieni. Nie jest powiedziane, że nie mają podstaw żadnych, żeby dać tutaj. Dobrze, proszę Państwa. Panie Basiu, momencik, dam głos. Czy pan Jacek jeszcze coś powiedział? Ja byłem na spotkaniu ostatnio w tutaj w Biurze Architektury pani dyrektor w Kiełku. Byłem i taką dość miłą rozmowę, bo miałem wcześniej spotkanie tutaj w prawie mojego terenu, gdzie też wydawaliśmy opinię o WZ-ku i zaprosiła nas, Urząd Miasta zaprosił radnego na spotkanie, czy ta negatywna opinia uległa zmianie. Nie wiem, czy ja nie byłem ta osobą, która mogła powiedzieć, że taka opinia uległa zmianie. Okazało się, że przyszedł pan, który kompletnie nic nie wiedział na temat całej inwestycji. Nic nie wiedział. Wysłali go zielonego człowieka, z którym miałem rozmawiać. Ja się troszeczkę wkurzyłem, napisałem na tym protokole, co myślę. I poszedłem na spole do pani kierownik, żeby porozmawiać z nią. Znaczy najpierw w ogóle do pani Kopowicz, która przygotowywała całą tą inwestycję. Opinię, tak? Ona była akurat pani kierownik i tak troszeczkę porozmawialiśmy sobie. No i w zasadzie wyjaśniła mi takie rzeczy, nie powiedziała, które de facto naszą rolę tak naprawdę zniżają do, można powiedzieć, ja to tak
można tak zinterpretować, no tak. My tak naprawdę my narzekamy na nich, że wydają takie opinie, jak wydają. Natomiast ona mi powiedziała, że my wydajemy takie opinie, że czasami oni wyzerwują ręce, że nie wiedzą, co zrobić z tym, co o czym piszemy. Ja tylko cytuję, nie dosłownie, ale przytaczam. I tak. Ona mówi, że na przykład tam chodziło o zabudowę bloku, który stanowi dosłownie, jest w tym momencie u mnie jednorodzinny domek i obok stoi czteropiętrowy blok nowo postawiony. I oni chcieli na tej działce nad ten dom budować też czteropiętrowy sąsiedni. Bo mniej więcej tak nauczały, że można sobie rękę podać z balkonu do balkonu. Myśmy to negatywnie zaopiniowali i ja tak to między innymi argumentowałem. Na co usłyszałem, że na etapie wydawania WZ-ki nie mają podstaw do tego, żeby w ogóle powoływać się na coś takiego, bo tu biorą tylko pod uwagę plan zagospodarowania przestrzennego, jeżeli planu nie ma, to sąsiadującą zabudowę. Wszystkie aspekty prawa budowlanego środowiskowe są nie brane pod uwagę na etapie wydawania WZ-ki, tylko na etapie dopiero pozwolenia na budowę. A my tak naprawdę widzimy tylko WZ-kę pozwolenia na budowę, jeżeli widzimy. No bo nie jesteśmy stroną, bo nie mamy osobowości prawnej. Dlatego na etapie WZ-ki. Ja wymagam, panie Jacku, przy okazji, bo ja do tego tematu wrócę, wolny wniosek. Niech pan nie zadaje nam pytania, jako członek Komisji Planowania, co jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ja rozumiem, że takie pytanie ja dzisiaj będę zadawał państwu, członkom Komisji Planowania. Więc tylko krótki wtręt, bo do tego tematu powrócił. Ja to może szybciutko odpowiem. Ja swojej dokładnie pamiętam, jakie mam wymiary na swoim planie zagospodarowania przestrzennego. Wiejska, znaczy swoje, na mogę skończyć? Wiejska słów. To, że zajmowali mi się planami różnymi, to nie znaczy, że ja mam pamiętać każdy wymiar. Wydaje mi się, że radny, z którego dotyczy stricte ta sprawa, jest osobą, którą najbardziej zainteresowaną, i wydawało mi się, że będzie. Zwłaszcza, że tutaj pani się wypowiadały, że jest taka zabudowana. To tak muszę doprecyzować. Nie doprecyzowały. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Ja się chciałem spytać jeszcze pana przewodniczącego komisji, bo pan jest bardzo taki, można powiedzieć, akurat w tych sprawach. Jak to będzie, proszę? Niech mi pan powie jedną rzecz. Tam są zaplanowane garaże, tak? Tak, chodziłem. Aby ja z tych garaży będzie proszę. Na prawicę. Szanowni Państwo, spokojnie, bo może się tak zdarzyć, że co ulicy Mitery będzie. Tak, a gdzie? A ulica Mitery, ulica Śliska na części UJOT jest właściwie na dzień dzisiejszy własnością prywatną. No, żeby ma to znaczenia. No, zaczyna się problem. Ale możemy po niej wszyscy jeździć. Zaczyna się problem. Z tą drogą. Dlatego mówię tak, że wszystko jest w porządku do momentu, dopóki samochody nie zaczną wyjeżdżać z tego budynku. Tam już jest ciasno i wąsko. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja może chwileczkę, bo mam tutaj taką informację, że powierzchnia garażu wynosi 150 m2. A dwa, że tutaj jest określony, bezpośredni dostęp do budynku z drogi publicznej, czyli tutaj jest Katowicka Karwawiska. Ma możliwość zapoznania się z dokumentacją, bo rozumiem, że mają od przeszło 2 tygodni teczkę. Natomiast jeżeli chodzi, proszę państwa, o WZ-kę, to już tyle razy było to mówione, ale ja pozwolę sobie powtórzyć. Że mogę na przykład, nie jako osoba prywatna, wystąpić na przykład, żeby wybrać, że chcę wyburzyć 2 lokale, co Śliskiej czy Mitery.
I mogę to zrobić. Tak samo każdy inwestor może wystąpić o przyłączenie do dróg na etapie wózetki, skąd mu się, że tak powiem, żywnie podoba. Natomiast czy warunki będą możliwe i spełnione, to właśnie wózetka to jakby wskazuje, a potem przy pozwoleniu na budowę, żeby to zrealizować, musi mieć pozwolenie od właściciela, czy to będzie ZIKI, czy to będzie osoba prywatna, czy jakiś inny podmiot, bo to dopiero pozwolenie zezwoli mu na realizację i dostanie wtedy pozwolenie, jeżeli przyniesie odpowiednie dokumenty do udziału. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Chciałem tylko powiedzieć, że istnieje możliwość, tak jak w innych przypadkach, jeśli mamy wątpliwości, do zawnioskowania, nie wiem kiedy ta wózetka została złożona, do momentu uchwalenia planu, czyli zawnioskowania do Wydziału Architektury o wstrzymanie, chyba jest teraz 8 miesięcy. No ale skoro jest sytuacja tego typu, że tam już było na to była inna wózetka, czyli podejrzewam, że wiedzieli, że na taką wózetkę nie dostaną, złożyli nową i podejrzewam, że Wydział Architektury złożył i odczekał. Jako dobre sercesto, ale pytanie, czemu uciekają, jak wiedzą, że jest miejscowy plan? Miejscowy plan jest bardziej restrykcyjny niż dobre sąsiedztwo, które jest w chwili obecnej, bo tak by należało to nie mylać. To ja tylko powiem tak z boku, bo skoro miejscowy plan, proszę Państwa, miejscowe wszystkie plany, które są teraz w trakcie realizacji na podwórzu, w całym Krakowie... Ale ja tylko się... Mogę? To, że są raz, to, że są po opinii komisji, ale kiedy trafią do Rady Miasta, to jest inna sprawa, ale będą musiały trafić do przed uchwaleniem nowego studium. I proszę Państwa, te plany mają chyba termin do połowy przyszłego roku, jako że wszystkie muszą trafić na Radę Miasta Krakowa. Do lutego. Początek roku, pani Barbara ma rację, bo w marcu będzie uchwalony studium. No nie będzie, nie będzie. W 2013... Proszę Państwa, studium będzie uchwalone w 2013 roku. Znaczy ma być, czy będzie uchwalone, to jest inna sprawa. Jeśli, proszę Państwa, wszystkie nowe, wszystkie plany rozpoczęte muszą zostać zakończone uchwałą podczas obowiązującego studium. Jeśli by wcześniej wyszło studium inne, to znaczy, że podstawa do rozpoczęcia planowania według nieobowiązującego studium wygasa i wszystkie plany idą do niszczarki. W związku z tym cały para idzie w kierunku, żeby przyspieszyć miejscowe plany zarządu starego studium, bo może być okres bez królewia i może się okazać, że przez rok czy przez półtorej roku nie uchwali się studium. W związku z powyższym istnieje taka, istnieje też rozwiązanie, że można odesłać to, bo powinny być na początku tego roku, znaczy przyszłego roku, jak w piątek wszystko się dobrze ułoży i nie będzie końca wszystkiego, to będzie pod obowiązującą nowy plan. I jeśli inwestorzy bardzo dobrze na ten temat wiedzą, tym bardziej, że wszystkie te plany, które są w podwórzu, robi Biuro Planowania Przestrzennego własnymi siłami. Nie jestem sobie na zewnątrz. Należałoby domniemywać, że przyspieszenie inwestorów głównie w starym podwórzu wynika z tego, że zapisy, które są w nowym planie, czy w procedowanym planie, są bardziej niekorzystne dla inwestorów. Do końca tego mają być. Ale jak nie, to znaczy tylko to, że jak nie będzie, ale proszę Państwa, jak nie będzie zamknięte pozwoleniem na budowę, to tracą wszystkie wózetki, jak jest uchwalony miejscowy plan. To też jest informacja, którą przecież wszyscy dobrze wiecie. Bo tylko decyzja pozwolenia na budowę, decyzje muzenki, jeśli jest prowadzony nowy plan, tracą wszystkie ważność. Jeśli jest pozwolenie na budowę, zamknięte decyzją prawomocnego pozwolenia na budowę przed wprowadzeniem uchwały w życie, wtedy można mówić, że nie można, jest jakby nie wzruszone do pozwolenia. Koniec. Ja tylko chciałem Państwu tę informację przekazać. Czy są jeszcze jakieś głosy? Czy ktoś z Państwa złożył ma jakieś poprawki do sprawy? Do tej uchwały nie ma. W związku z tym, proszę Państwa, wszystko jest jakiś wniosek o głosowanie imienne? Nie ma. To jest planowanie. Dziękuję. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią? Przypominam, że opiniuje się pozytywnie zamierzenie inwestycyjnego i inwestycyjne przy ulicy Kalwaryjskiej 78. Kto z Państwa radnych jest za pozytywną opinią dla opinii
dla projektu uchwały Komisji Planowania Przestrzennego. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jaki mamy wynik? 8 za, 5 przeciw, 7 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 8.